wioślarstwa, broń Boże, nie można, zwłaszcza przy Kasi Mylicka-Jakarstwa. No a co myślisz, że na co ja pracuję za całe życie? Absolutnie tak, absolutnie tak. Ci dziennikarze, wiesz, zaczęli mnie wypytywać o takie różne jakieś założenia. Ja w ogóle nie byłam kompletnie na to przygotowana, ani merytorycznie, ani psychicznie, ja po prostu chciałam świętować swój medal, nie? Miłość to miłość. No właśnie. Nie, to same dobre hasła tu padają. Nie powiem, że jestem w tym momencie, w którym chciałabym być, no te 3-4 miesiące przed igrzyskami. Tak, czekaj, czekaj na koniec. Tak? Lepiej późno niż wcale. Jest to kolejny odcinek audiochwili z serii Puma Family. Zatem tutaj dumnie prezentujemy barwy Pumy. Ja i Kasia, moja gościni. Widać cię tutaj, jest twoja kamera. Nie byle kto, ponieważ wicemistrzyni olimpijska jest dzisiaj w studiu audiochwili. Wyjątkowy dzień, nie tylko dlatego, co Kasia osiągnęła, tylko przede wszystkim dlatego, że jest to nasze trzecie podejście. I w tym momencie wchodzi w życie zastosowanie do 3 razy sztuka. I jeżeli nas oglądacie, to znaczy, że to wszystko jest prawda. I w takim razie też nadzieja umiera ostatnia. I co jeszcze można takiego krzepiącego powiedzieć? Trzeba wierzyć do końca. Trzeba wierzyć do końca, nigdy nie mów nigdy. Cały czas do przodu. Sky is the limit. Sky is the limit. I właśnie tym pozytywnym bardzo akcentem rozpoczynamy naszą rozmowę z cudowną osobą, bo niby można powiedzieć, że się nie znamy, bo oczywiście się nie znamy, ale przez te próby podejmowane trochę wymieniłyśmy już energii. I ja też sprawdziłam, co mamy wspólnego ze sobą. I to jest tak, uważaj. Miłość do sportu trochę inna na pewno i inaczej okazywana, ale miłość to miłość. Miłość to miłość. No właśnie. Nie, to same dobre hasła tu padają. Właśnie, to też nam się jeszcze przyda. Obie grałyśmy w piłkę. Kibicujemy trochę innym drużynom, ale ja mam ogromny szacunek do fanów Arsenalu. Nie było wam łatwo nigdy, tym razem triumfujecie. Nie, ja naprawdę bardzo lubię. Po prostu nigdy tą angielską tak się nie interesowałam aż tak. Jakoś zawsze bardziej mnie tak ciągnęło w te klimaty mniej deszczowe. Mhm. Ale Arsenal, mam wielu bliskich znajomych, którzy kibicują, więc wspierasz, jestem z wami. Wspierasz bliskich w trudnych chwilach, rozumiem, tak? Tak, zawsze. Chociaż teraz nie ma. Teraz ostatnimi czasy nie musiałam tego robić. Początek roku jest bardzo mocny. I w ogóle było całkiem nieźle. Okej, to komu kibicujesz, Real? Barcelona. Znaczy no, więc ja mam prawdziwy, nic, trudny czas. Wiesz, wiem, myślałam o tym. Pomyślę, może jakaś belgijska drużyna. Coś może zmienię właśnie. Ewentualnie PS. A teraz trochę Polaków w tej Hiszpanii, to już trzymam się. To Włochy prędzej. Włochy też, no ale co zrobić? No tak od dziecka tak wyszło z tą Barceloną, przez Ronaldinho. No, to zdaję sobie sprawę. Miałam nawet korki z napisem Ronaldinho 10. Kurczę, to musiałaś mieć dużo hajsu. No to był jakiś taki składowy prezent urodzinowy czy coś w ogóle na wszystkich fotach. Myślę, że chodziłam w nich nawet po domu. Na pewno bym ci zazdrościła tego bardzo. Yes, do dzisiaj nie dowierzam. Ale jeszcze coś. Nie lubimy słodyczy? O, serio? Nie wiesz, czy czekolada, nie ciasta wyciągać? Nie znasz, czekolada to jest najgorsza rzecz. Jaką masz grupę krwi? Zero. No, to chyba coś w tym jest. Tak, myślisz, że coś w tym jest? Coś w tym jest, ale ja nie do końca. A jesteś chipsiarą? Yes. Ale wiesz, nie wiem, czy możemy to puścić. No ale nie, no to wiesz, no to, że się uwielbia chipsy, to nie znaczy, że nie, się je je. Tak, no przecież... słone, jakby ja zawsze mówię, że z ciastek to wolę schabowego, nie? No to ja jest... nie mięsa jeszcze do tego, ale okay, taki schabowy na przykład z kani albo z boczniaka. Tak, to też jakby top. Rewelacja. Top. Kasiu, nie będziemy tłumaczyć, ponieważ ja przysłuchałam się paru podcastom z twoim udziałem i tak nie było łatwo pewnie przebrnąć grozą, kiedy pojawiały się pytania na temat twojej dyscypliny. Wioślarstwa, broń Boże, nie można, zwłaszcza przy Kasi Mylicka-Jakarstwem. Przede wszystkim są to dwa zupełnie inne sporty. Ja już mam to wszystko w moim paluszku, ale... No, 3 razy już mogłaś się przygotować. Więc. Tak, dokładnie. Ale jeżeli chcecie znać zasady tego wspaniałego sportu, to odsyłam do lektury. Nie będziemy dzisiaj tych zasad tłumaczyć, jeśli pozwolisz. Na pewno pozwolisz. Nie, jasne, jak najbardziej. Tylko jest taki prosty przekaz, że tak jakbyś pomyliła, czy pomylił piłkę nożną z piłką ręczną. No czyli tak, czyli... Albo siatkówkę z koszykówką, nie? Jest to sport na wodzie, ale jest to zupełnie coś innego. Tak. Ale skoro już o tym mowa, powiedziałaś w którejś z rozmów, że jest to jeden z trzech najbardziej wymagających sportów. Jakie są te dwa pozostałe zatem?
A myślę, że pływanie i pływanie takie w pław, no i przede wszystkim narciarstwo biegowe. O tak, to jest hardcore. A zdarzało ci się uprawiać narciarstwo biegowe? To no tak, to jest jeden z głównych treningów pewnie. Bardzo dobrze. W zimę praktycznie zamieniamy łódki na narty właśnie i latamy w różne miejsca na świecie, żeby poprawiać tą wydolność tlenową poprzez taki długi trening na tych nartach. Robimy naprawdę setki kilometrów rocznie. Ale dbacie o to, żeby też to było na jakiejś konkretnej wysokości, czy to już nie ma takiego znaczenia, tak? Tak, no w Polsce z reguły jesteśmy w Jakuszycach, w Dolnośląskim. Nie jest to jakoś super wysoko, ale zawsze coś. Szczególnie, że jest tam fajny mikroklimat i można sobie tego tam spokojnie się wdrożyć w narty. Później latam z reguły do Livigno, są to Alpy, więc tam już jest trochę wyżej, trochę bardziej intensywnie. Bez słówka, tak. Można się obkupić. Ja chyba cię nie przedstawiłam w ogóle. Kasia Zilman jest... W naszym studiu, ale był podpis, ale ja na pewno, wizytówka, będzie jeszcze taki wielki podpis na miniaturze, w tytule, wszyscy będą wiedzieć. I w ogóle miałam zupełnie inny plan na początek, bo chciałam się zapytać, jak się czujesz, przede wszystkim jak ci minął dzień, a potem przejdziemy do tego, jak ci mija rekonwalescencja. Ale zacznijmy od dnia. Jak wyglądał twój dzisiejszy dzień, Kasiu? Dzisiaj akurat było spoko, bo mogłam się trochę wyspać. Ja jednak jestem tym człowiekiem należącym do takich raczej nocnych marków, więc ten tryb szkoleniowo-sportowy jest dla mnie dość wymagający, nie? Żeby położyć się o 22:00. Znaczy, na obozie jest to trochę łatwiej do wykonania, bo tam masz wszystko z góry założone. No pewnie. Godziny posiłków, godziny rozruchów, treningów, więc jak jestem sama tutaj w Warszawie, powiedzmy, i nie mam też takiej rehabilitacji z góry narzuconej, to trzeba sobie to ten plan dnia ułożyć. I to jest też dla mnie jakby jedno z tych nowszych wyzwań. Szczególnie, że ostatnie 10 lat praktycznie spędziłam ponad na zgrupowaniach. Więc wstałam. Jak już wstałam, to zawsze staram się unikać tego kontaktu z telefonem na początek dnia. Super. Tak, no to też jest coś, co dopiero wdrażam. Ja przed spaniem, ale tak rano to od razu. Rano też, nie? Bo żeby od razu sobie dać jakieś minimalne szanse dla zwojów mózgowych, żeby troszeczkę się wybudziły, a nie od razu już scrollować i się tam bombardować różnymi powiadomieniami. Czyli rozciąganko, śniadanko? No, troszeczkę takiej mobilizacji, trochę takich ćwiczeń izometrycznych jeszcze na tą nogę. O tym właśnie musimy teraz porozmawiać. Jak przebiega twoja rekonwalescencja? Dobra, to nie będę dnia kończyć już, okej? Okay? A nie, poczekaj. Wiesz, jest 18, to 19 prawie, to ciężko jakbym cały dzień. Dobra, córki. No czyli tak, nie było telefonu, czy jesteśmy, o której jesteśmy? Którą mamy godzinkę teraz? 10 rano? 9? No jakoś tam, tak około 10. Dobra, 10, kontynuujemy, no. No dobra, to tam w zasadzie to tyle, że sobie robię, też się staram na śniadanie przede wszystkim mięsa nie jeść. W tym okresie, gdzie... A tak to codziennie? No, tak na zgrupowaniach, wiesz, jak masz jajeczniczkę, gdzieś obok jakiś boczek leży, nie? No to tak jest to bardzo kusząca jednak sprawa. Szczególnie, że jest to trochę zakazany owoc, bo no takie mięsko ci leży na żołądku, więc jak masz taki jakiś intensywniejszy trening, krótszy, no to może ci to, możesz, wiesz, drugi raz poczuć, nie? I co jadłaś na śniadanie na przykład właśnie dzisiaj? Spoko mi dzisiaj wyszło, bo była owsianeczka, słuchaj, wiesz, taka... Nie błyskawiczna, tylko tam no takie po prostu płatki owsiane, górskie. Tak, elegancko. Właśnie w ogóle to jestem też jak ktoś nie widział mnie przez ostatnie pół roku, to też by nie uwierzył. Także teraz jest ciężko z takimi świeżymi owocami, to kupuję sobie takie mrożone, jakieś tam boróweczki, takie jak gotowe. No bananek właśnie z reguły staram się około treningowo spożywać. Nie? A czemu? Jakoś tak nie pasuje mi tutaj. Już, aha, czyli nie, że jakaś zasada. Nie mogę za dużo słodkiego po prostu, wiesz, jak to jest. Nie? Już mi starczy mi ten cukier z tych. No i masełko orzechowe, nie? Jakiś serek wiejski, taki tłuściutki. I to jakoś tak, kurczę, fajnie mi to wchodzi bardzo. I co potem się dzieje? No to co potem się dzieje? Na przykład miałam jeszcze trochę spraw związanych z przeprowadzką, bo tak trochę żyję na pograniczu Torunia i Warszawy. Tak? I myślałam, że już się przeprowadziłaś do Warszawy. No to tak nie do końca. Wiadomo, że się rehabilitowałam.
rehabilituję, robię różne rzeczy tutaj takie związane z tą moją obecnością w mediach, ale mieszkam cały czas w Toruniu i tam mam klub sportowy, więc jakieś zobowiązania. Jaka to jest odległość? Ile czasu poświęcasz na dojazd? To jest takie 2,5 godziny, nie? Okej, okay, no to nie. Zależy w jakim okresie, no bo wiadomo, ta autostrada do Łodzi jest zawsze, zawsze oblegana. Miałyśmy fajne spotkanie takie trochę biznesowe z kumpelą na temat jakichś potencjalnych formatów. A możesz cokolwiek zdradzić? No nie wiem, chyba nie pytałam się, nie byłam przygotowana na takie rzeczy, ale no tak powoli... Czyli, że chciałabyś coś pozasportowego jeszcze robić profitowo, powiedzmy. Tak, no generalnie tak staram się też przygotować sobie to zaplecze pozasportowe już, nie? Jakby tak patrzę dwutorowo w tym kierunku. Mm-hmm. Wiadomo, że tak ta moja działalność dotychczasowa, między innymi dzięki moim partnerom. Tak. Na przykład Pumie. No to też już gdzieś tam daje mi to pozycjonowanie i możliwość udziału w różnych spotach reklamowych, pewnie, co w ogóle jest świetnym doświadczeniem i przede wszystkim śmiesznym, bo poznajesz super ludzi. Więc no tak. Widzisz, no po prostu sobie szukam, też wykorzystuję po prostu ten czas kontuzji, nie? Który no nie jest najłatwiejszy i staram się jakoś tą głowę sobie czymś zająć czymś. Nie? No i tak, i pewnie też pojawia się taka myśl, pierwszy raz, nie wiem czy pierwszy w życiu, ale pierwszy raz od dawna spotykasz, jesteś w takiej sytuacji, w której nie możesz robić tego, co kochasz i pewnie nawiedzają cię takie myśli, co będzie, kiedy tego sportu nie będzie z jakiegokolwiek powodu, nie? No dokładnie, no też nie, jakoś nie... Nie jestem jeszcze powiedzmy, najbardziej zaawansowaną wiekowo zawodniczką, no, taką, żeby się już tak nastawiać, ale faktycznie fajnie mieć to takie zaplecze i po prostu spokojniejszą głowę, nie? Czy później już przyjechałaś tutaj, czy jeszcze coś się wydarzało po drodze? Nie, jeszcze musiałam zjeść sobie. Jeszcze musiałaś zjeść, trening był przecież jeszcze. No tak. To, oczywiście, to masz, wiesz, nie wiem, ja się nie chcę tutaj ci tam zaklepywać tutaj czasu antenowego, bo mówiłaś, że mamy godzinę. Nie, już pytasz się, że mojego dnia, nie? Że po godzinie dostanę sygnał. No, także tak, ja robię treningi siłowe, z reguły, takie teraz w trakcie rehabilitacji. Codziennie. Gdzie wrzucamy, właśnie tak zamiennie, nie? Też nie można tak się siłówki codziennie uprawiać, więc sobie to wrzucam zamiennie, trochę z basenem, trochę z rowerem stacjonarnym, no i tak, wiesz, sobie... Jeden trening dziennie, czy więcej? Zależy, jak mi stan zdrowia pozdrawia. Pozdrawiamy wszystkich zdrowych. Wszystkich zdrowych, wszystkich z kolanami, też kontuzjowanymi, też pozdrawiamy. Trzymajmy się razem, słuchajcie, no wszystko będzie w jak najlepszym porządku, wystarczy być konsekwentnym w swoich działaniach. Dokładnie. My nagrywamy wieczorem, więc po tych wszystkich pysznościach, różnych aktywnościach, spotkaniach trafiłaś tutaj i ja będę zadawać pytania dalej. Jednym z nich będzie, skoro już wspomniałyśmy o tym wieku, czy jest jakaś granica, no zwykle jest to łatwo określić w każdym sporcie, no podajemy nazwisko jakiegoś najstarszego na przykład piłkarza, nie? Wiemy, że mniej więcej to jest prime time dla, nie wiem, siatkarza i tak dalej. Jak to jest we wioślarstwie? No właśnie teraz, tak około 30, lekko po eventu. Ale prime time. Prime time, masz się, czyli super, idealnie. Spijać tą swoją śmietankę, której naważyłaś. Nie wiem, jak ci to przysłowie. Możesz spijać śmietankę, ale też wypić piwo, którego sobie naważyłaś, ale to się zwykle negatywnym. Mówi pejoratywnie. Tak. Znaczenia. To spijasz sobie tą śmietankę, po prostu w tym momencie bierzesz kąpiel spijać, po prostu w tych płatkach, które sobie usypałaś. O tak, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tą kąpiel teraz powinnam sobie brać i tylko patrzeć, jak mi tutaj waty rosną i wydolność po prostu wystrzela w kosmos, nie? I ile to może trwać? W sensie, kiedy będziesz już musiała myśleć powoli o emeryturze? W dzisiejszych czasach, nie lubię tego słowa używać, ale w kontekście sportowym jest to spoko, bo no, ta granica się przesuwa i to jest bardzo wszystko zindywidualizowane. No, spójrzmy na Lewandowskiego, Ronaldo czy Ibrahimowicza, który jeszcze no, w zeszłym roku chyba w AC Milanie potrafił zagrać, nie? Ale, ale to są około 40, niesamowite postaci, no. No tak, no a co myślisz, że na co ja pracuję za całe życie? Absolutnie tak, dlatego jestem spokojna o ciebie, na pewno. Nie, także u nas jest to no, też bardzo względne. Ja mając 22 lata ścigałam się dwa razy starszą Białorusinką Ekateriną Karsten w roku 2017 na Mistrzostwach Europy i potrafiłam jeszcze złoić tyłek, więc...
Więc to nie jest wcale nic zależnego, że... To super, czyli tak naprawdę ta perspektywa jest jeszcze w ogóle nieograniczona. W zasadzie jak sobie, no, pościelisz, tak wyśpisz, no teraz będziemy rzucać wszystkimi. Tak, wszystko tutaj pan... Ty zaczęłaś wszystkimi przysłowiami. Ale to jest zaraźliwe. Tak, to jest przekleństwo, ale dobrze. Wiadomo, chodzi o tą całą higienę pracy, higienę odpoczynku, no, tak jak mówię, no to zdrowe żywienie przede wszystkim. Tak jest, no. Oczywiście, no i przede wszystkim spokój ducha, no myślę, że spokój to jest ducha. Bardzo ważne. Tak, trochę od uzależnienia od telefonów, od powiadomień, nie? Stres, to wszystko, tak być ten management taka całego ciała, taka równowaga, to na pewno. Pomaga. Kolejne pytanie już musi być o tę rekonwalescencję, no bo igrzyska zbliżają się wielkimi krokami i no trudno ten temat ominąć, no bo jest to coś bardzo aktualnego, no i też na pewno bardzo ważnego dla ciebie. Nie wiem, jak na tym etapie się to przedstawia. No jest to trudny temat dla mnie. Nie powiem, że jestem w tym momencie, w którym chciałabym być, no te 3-4 miesiące przed igrzyskami. Te 3 miesiące do igrzysk to jest taki polerowanie wierzchołka góry lodowej, nie? Okej, okay, czyli już taki wycisk, już po prostu jest na maksa tak, przygotowanie. Tak, szlify ostatnie, zawody. Nie? Pod zawody. W zasadzie teraz jesteś już, wiesz, w Portugalii i trenujesz tą, pływasz na osadzie i patrzysz tylko na licznik na stoper, na odpoczynek. Repeat, śpisz, jesz, trenujesz, nie? A nie po prostu gdzieś się zastanawiasz, czy będziesz w stanie zrobić 12 jednostek treningowych w tygodniu, żeby w ogóle zacząć jakby się tak porządnie przygotowywać, nie? Więc to jest dość no, trudny okres pewno dla mnie, bo pierwszy raz w życiu mam taką sytuację. No właśnie. Nie wiedziałam, że w ogóle kiedyś taka poważna kontuzja mi się przytrafi i w zasadzie nie byłam na to przygotowana w żaden sposób. No miałam operację w sierpniu, więc no po takich operacjach jest różnie bardzo. Był to bardzo skomplikowany generalnie uraz, nieskomplikowany. Mówię pod kątem leczenia, bo a jak to się wytarcie, stało? Wytarcie rzepki jest takim raczej spowodowane takim zmęczeniem materiału. To nie no był tak. Taki jednorazowy sukcesywnie uraz. Sukcesywnie dokładałaś. Tak. Takie po prostu no, długotrwały proces. Więc to nie był wypadek typu złamanie nogi i wiadomo, trzeba włożyć w szynę, poczekać tyle i tyle, zacząć się wprowadzać, nie? Tutaj jest sytuacja wyglądała tak, że można było trochę mnie spuścić z treningu, można było, nie wiem... Podawać jakieś zastrzyki no, pewnie? Miałam takie zastrzyki. Z tym treningiem bywało różnie, bo no, były różne głosy też tego, co powinno się zrobić. Ale to jest, przepraszam, że ci przerwę, bo to jest ważne i to pewnie dużo osób nie wie, jak bardzo ważne są nogi w tym sporcie. Oj, tak, no głównie nogi. Bo widzimy tylko głównie to, co się dzieje z rękami, a tutaj pracują nogi, dlatego no, trzeba to kolano... zwrócić na to, jak my podjeżdżamy na tych wózeczkach i w zasadzie całe ciało no, opiera się na tych nogach, ten cały ruch jest oparty na nogach. To ja bym to porównała tak dla laików, przede wszystkim do takiego martwego ciągu na siłowni. To jest ten sam ruch praktycznie, nie? To jest ten sam ruch i w zasadzie no, tam te... Bardzo obciąże kolana. Dociągnięcie tych rąk to jest taka wisienka na torcie. To jest okay. W zasadzie ręce ci służą do tego, żeby utrzymać tą siłę, ten handle, nie? Jakby tak, catch. I to już taki automat, dodajesz taki rytm, a wszystko tak, jest tak, w nogach. Tak, a wszystko jest w nogach. Tutaj w zasadzie tylko sobie, wiesz, wychodzisz z wody, jakoś tak operujesz tymi wiosłami, żeby one, wiesz, się nie obijały o tafle, czy po prostu... Też w zasadzie w martwym ciągu jest ciężko tą sztangę utrzymać. No tak, nie? No tak niezależnie dlatego... od nawet jej wagi, nie? Tak. Dlatego to jest taki no naprawdę mocno, ewentualnie no, wielostawowy ruch, tak? Można to nazwać, że głównie na nogach. My podczas wyścigów czujemy kwas tylko w nogach praktycznie. No i plus jakby taka wydolność ogólnoustrojowa, że tak powiem. Tak. Ale ten kwas jest głównie w nogach i dlatego tak dużo jeździmy na rowerze, na nartach biegowych, stylem dowolnym, żeby to właśnie... Wzmacniać, nie? Te nogi. I co było? Dawali ci te zastrzyki i co było później? Okazało się, że po prostu jest źle i... No tak, były różne głosy, jakby nie zostałam też zdjęta z treningu, może w odpowiednim czasie
Byłam po prostu gdzieś chciałam też wystartować jeszcze na tych Mistrzostwach Europy, które się zbliżały wielkimi krokami. W ogóle to było tak, że cały sezon przetrenowałam zimowy, czyli tą najgorszą robotę zrobiłam. Czyli rok temu? Rok temu, tak. Mówię o tym zeszłym roku, gdzie też trafiłam do nowej grupy treningowej i tam troszeczkę zmieniliśmy w ogóle trening, jakby zmienił mi się typ siłowni z takiej siłowni bardzo, bym powiedziała, statycznej, siłowej, tam 6 powtórzeń, gdzie tam rozwijaliśmy głównie moc, siłę i też właśnie były takie ćwiczenia wielostawowe. Przeszliśmy bardziej w taką siłownię wytrzymałościową, powtórzeniową. Wiadomo, że dało mi to też dobry bodziec wydolnościowy, no ale niestety już tego obciążenia i może braku gdzieś tych mięśni antagonistycznych, czyli tego tyłu nóg i generalnie pleców, no tam no, zabrakło i wiadomo, że jak ma się kontuzję, to nie jest to nie jest wina tylko tego stawu, który się popsuł, nie? Jeżeli to nie było jakieś kontaktowe, rzeczy. Czy tam właśnie jakieś jednorazowe, tylko to jest jakby wypadkowa, to jest wynik tego, co się działo, powiedzmy, w plecach, czy tam, nie wiem, w kostce. Jasne. Przeciążenie, wiadomo, czworogłowego. No tak, no albo i to... drugiej strony, przez co ta bierze no, wiesz, na siebie. Są różne rzeczy. Teorie, więc ja tu ja nie jestem tak w stanie ci powiedzieć, jednym zdaniem ci nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale no, to był to strasznie ciężki dla mnie okres, bo w zasadzie zamiast trenować, to był dzień przed pierwszym startem krajowym, gdzie pierwszy raz spuchła mi ta noga. I w zasadzie tak to olałam, mówię, co to w ogóle jest, w ogóle skąd się to wzięło, nie? Ale ból był taki mocno odczuwany? Ból był wcześniej, ale wiadomo, jak to jest z bólem, nie? I tak. Przy okazji rozpoczęcia sezonu, gdzie chcesz się jeszcze pokazać i tak, no, w zasadzie nie myślałam, że to może być aż coś tak poważnego i... Wiadomo, zgłaszałam, ale trenowałam z tym bólem, aż w końcu no, ta noga spuchła, no i aż straciłam zakres tego podjazdu na tym wózeczku, o którym mówiłam przed chwilą. No. Więc nie miałam odpowiedniego zgięcia, no i musiałam odpuścić pierwszy start. Odpuściłam sobie tydzień, okej, coś tam się unormowało, wróciłam do treningu, ale znowu jak wróciłam do treningu, to znowu zaczęło dawać te nieprzyjemne znaki. No i tak w zasadzie się bujałam przez praktycznie miesiąc ponad. W ogóle cały mój proces treningowy został zmieniony w jedno wielkie chodzenie na wszystkie możliwe punkty, wiadomo, rehabilitacji, krioterapię, chłodzenie tej nogi po prostu 4-5 razy dziennie. W zasadzie, wiesz, branie jakichś tam tych środków przeciwzapalnych, w pewnym momencie już mi siadał żołądek, to już było naprawdę, no, Kombo, hardcore. To było tak hardkorowe, że no nie, już nie widziałam w ogóle, no to był mój pierwszy taki sezon, nie, gdzie faktycznie zamiast tego na tym treningu, podłamałam się może w momencie tej dalszej części sezonu, gdzie no niestety nie wystartowało się na Mistrzostwach Europy. Potem się okazało, że muszę znowu jakiś inny zastrzyk przyjąć, po którym muszę jeszcze znowu tydzień leżeć. Już w zasadzie zaczęło mi wszystko przelatywać między palcami. No to był taki ostatni moment, gdzie faktycznie miało się spróbować pływać dwójkę, spróbować się na arenie międzynarodowej. I faktycznie się zakwalifikować do tych igrzysk w zeszłym roku, nie? Więc jak już tak coraz bardziej to się oddalało, to no to na pewno nie było przyjemne, nie? A wiadomo, że chęci były spore, no bo apetyt rośnie w miarę oczywiście jedzenia, nie? Mamy kolejne. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. A jak to wygląda u was, ponieważ was jest 4, no jesteście od siebie zależne, nie ma ławki rezerwowych, podejrzewam. Tak, to znaczy my pływałyśmy w czwórkę do Tokio od 2017 do 2021. Okay. Nie schodziłyśmy z podium Mistrzostw Świata. To była naprawdę, wiesz, wspaniała przygoda. Miałyśmy dobrego trenera, dobrze się rozumiałyśmy na wodzie przede wszystkim. Miałyśmy fajne sposoby na rozluźnienie atmosfery, chociażby poza łódką. Także gdzieś przez te lata się docierałyśmy, tworząc naprawdę zgrany team. No i dlatego wiem, jak wiele wymaga to poświęcenia, jak wiele nakładów fizycznych sił i psychicznych, żeby taką osadę stworzyć, która
do której ciężko masz pewność, dobrać, nie? Jak jedna jednej osobie coś się przytrafi. Tak, no. Ciężko także jest skompletować ten zespół później, nie? Też była taka rezerwa. Ale niestety na igrzyskach, no wiadomo, osiągnęłyśmy wspaniały sukces. Jestem cały czas mam wrażenie, jakby to było wczoraj. I jestem przeszczęśliwa, bo to co to wtedy uczyniłyśmy, to naprawdę niewiarygodne. Nie, no by to było dość, no nic więcej nie mogłyśmy zrobić. Wiem, że Chinki były strasznie, no już były poza zasięgiem po prostu świata. Więc, ale tak, na tyle były poza zasięgiem, tak, że tak jakbyście były pierwsze trochę, prawda? Tak, jest ten błąd techniczny. One Grand Prix, a wy pierwsze miejsce. Tak, można się tak powiedzieć. No także, także to, że wtedy w ogóle jechałyśmy na te igrzyska z taką dozą też powiedziano, może nie niepewności, no bo zawsze tą wiarę w siebie miałyśmy bardzo silną. Ale zero presji miałyście na sobie, myślę, nie? Było dużo presji, nie? Dużo było presji? No, oczywiście, że dużo presji. No to wiesz, co innego być mistrzem świata, a zdobyć medal olimpijski, nie? No oczywiście, ale przez to teraz byście miały presję, na zasadzie, tak, wiesz. Czyli generalnie po... jeszcze tak może dokończę tą historię. Pewnie. Jak jechałyśmy na igrzyska, no to wiadomo, przez tą pandemię i przez wszystkie te miesiące po pandemii, gdzie te igrzyska przekładali, my gdzieś po kolei wypadałyśmy ze względu właśnie, czy to na COVID, czy to na nasze jakieś tam inne kontuzje też wynikające między innymi z przebytej choroby, więc my miałyśmy jeden start międzynarodowy wspólnie zaliczony, nie? Także to był naprawdę hardcore, gdzie przez te wszystkie lata pływałyśmy w jednym składzie. Cały, nie? Czas razem byliśmy. Więc faktycznie zdobyłyśmy ten brązowy medal na Pucharze Świata i hura, na igrzyska lecimy, nie? Lecimy ogarniać, więc na tych igrzyskach faktycznie to był niesamowity czas i taki sprawdzian całego efektu przygotowania, nie? Masz jakby one shot, żeby się wykazać. Tak. Jakby zdefiniować całą swoją pracę, nie? Także to jest duża presja. Pracę i trochę życie. No życie jakby całą. Jak twoje życie? Całą. Jak bardzo? Bo na pewno się zmieniło, ale jak bardzo się zmieniło po tych igrzyskach? No, w zasadzie wiesz, 180 stopni. Bo nie mówię, wiesz, o tym życiu sportowca, no bo oczywiście, że dla sportowca to ja sobie nawet nie jestem w stanie pewnie wyobrazić, co znaczy ten medal. Ale po prostu Kasi Zilman, która prowadziła media społecznościowe, Kasi Zilman, która wychodziła po bułki do sklepu, wiesz, mówię też o takich rzeczach. Zupełnie się zmieniło, no jakby nagle ludzie zaczęli gdzieś mnie rozpoznawać, gratulować, nie tylko sportowych sukcesów, bo też stałam się trochę Tak, to do tego chciałam przejść symbolem. Później, dokładnie. Już jesteś po prostu oficjalnie ambasadorką LGBT. Tak. I po prostu wypowiedź zwykła w emocjach, no bo to może przytoczymy tym, którzy tego nie wiedzą, kiedy cała w emocjach pozdrawiałaś przy tej okazji swoją partnerkę, no to gdzie pewnie... No część z osób, która to słuchała, no to w ogóle jakby nie zwróciła na to większej uwagi, prawda? No były to normalne podziękowania najbliższej osobie, czy tam pozdrowienia, już nie pamiętam, jak to było do końca. Ale padło to hasło mojej dziewczynie i chyba nawet powiedziałaś Julii czy Julce. Jakoś tak. Ciężko nawet pewnie tobie to zapamiętać i wtedy eksplozja. Więcej mówiło się o tym, niż o waszym osiągnięciu bardziej, nie? Więc tak dziewczyny sobie nawet tak pół żartem, pół serio oczywiście tam się gdzieś wypowiadały, że no teraz no już tu nikt nie mówi o nas, tylko wszyscy o Kasi wypowiedzi. Oczywiście to nie był zarzut do ciebie, tylko do mediów, no które... tak, bo to generalnie media to tak podchwyciły i wiadomo, że było to bardzo clickbaitowe i się sprzedawało, no szczególnie w tamtym czasie, gdzie no ta sytuacja polityczna w kraju w stosunku do osób LGBT nie była najlepsza, więc no to się... Nie wiem, czy aż tak to się zmieniło, nie? Jakby żyjemy trochę w innej rzeczywistości, tak, ale no generalnie jest. Cały czas jest z tym problem i też nie można powiedzieć, okej, teraz już jest sprawa zamknięta. Dokładnie, i jakby nie ma o czym gadać, słuchajcie, guys, wszystko to, jest że się super. Władza zmieniła, to nie znaczy, że ludzie się zmienili. Nie, tylko mówię, jakby kwestie takie typowe, te nawiązania właśnie polityczne, ci dziennikarze, wiesz, zaczęli mnie wypytywać o takie różne jakieś założenia. Ja w ogóle nie byłam kompletnie na to przygotowana, ani merytorycznie, ani psychicznie, a ja po prostu chciałam świętować swój medal, tak, to nie? Nie było tak, że ty zaplanowałaś nagle coming out, tylko po prostu to były wielkie emocje. Nie? Wiesz, to nie był żaden coming out, ja wcześniej wiele razy wypowiadałam na jakieś reportaże. Oczywiście, tak, że to kosztowało mnie wiele jakby czasu, wiele sił, wiele jakichś takich, no, takiego poukładania sobie w głowie, że okej, no, nie ma co jakby omijać tego tematu, tylko po prostu jak pytają się ciebie o życie prywatne,
prywatny, no to mówisz. No fajnie, jesteś, są masz dziewczynę, która ma, tak, jest kanadyjkarką i też pływa i jest kanadyjkarka, świetnie. Kanadyjkarka to jest rodzaj kajakarstwa. Jest. Mówiłam ci, że już ogarniam wszystko. Nie, to już po prostu możemy się zaprosić do jakiegoś biura prasowego, już PZK i PZTW. Dokładnie. Różnica pomiędzy wyślarstwem a kajakarstwem. O. Aż z emocji teraz się obrałam normalnie. Ale dobra, no i tak, czyli mamy tak, mamy medal, mamy coming out, który nie był coming outem, no bo już wcześniej nie był, ale tak został podłapany. Czyli rzeczywiście mega dużo zmian. Tak. I ten pozytywny odbiór, tak jak powiedziałaś, nie tylko ze strony sportowej, ale też pewnie ze środowiska LGBT, bo dla tych ludzi, mhm, to mnie mega zaciekawiło, bo jednak żyjemy w bańce, mam takie wrażenie. Zwłaszcza żyjąc w Warszawie, w dużym mieście, gdzie ja nie lubię słowa tolerancja, ale gdzie jest taka duża akceptacja i takie ujednolicenie. Ja też nie lubię tego słowa. No, Jezu, bo ono ma jakiś taki wydźwięk. Ale super, to nie, że coś tolerujesz. Nie, tolerować to sobie można laktozę, nie? Dokładnie. A nie drugiego człowieka, moim zdaniem. Kiedyś takiego super mema widziałam trochę i cały czas to powtarzam. To stawia tą osobę chyba, trochę w tak chyba wyżej. Chyba Andrzej Rysuje to zrobił. Tak, tak. Ja teraz daję ci prawo do toleruję istnienia. Toleruję cię, tak. A ja po prostu brawo. Możesz coś akceptować. No więc ja mam takie wrażenie, no nie spotykam się z ludźmi, którzy mają z tym problem, więc trochę żyłam w bajce. W bańce. No w bajce pewnie też, no bo jest to dosyć bajkowe wyobrażenie. I byłam zdziwiona, jak czytałam o tym, jak wiele ludzi się do ciebie odzywało z podziękowaniami, jak wiele ludzi jeszcze jest piętnowanych i ma z tym problem, gdzie wydawałoby się, że czasy się tak zmieniły i nagle dotarły do mnie, no nie, no to jakby moje otoczenie się trochę zmieniło, aha, ale dokładnie, jakby cały czas mamy z tym gigantyczny problem. Ty pewnie miałaś jeszcze większy, kiedy byłaś młodsza i nie miałaś kompletnie pewnie wsparcia. A ty teraz jesteś takim wsparciem pewnie, którego ty nie miałaś dla wielu osób, które to usłyszały, tak? Było tak troszkę, albo jest tak trochę? Tak, trochę tak bardzo. Jest. I to jest w ogóle jedna z chyba, no, nie wiem, czy równoważna rzecz z medalem olimpijskim w moim życiu, czy faktycznie może taka nawet, no jedna z najważniejszych rzeczy, którą jestem, nie? Jakby jestem, no... No tak, jakby no, nigdy nawet nie marzyłam, żeby faktycznie aż tak fajnie podziałać, szczególnie, że to tak naturalnie wychodzi i ci ludzie naturalnie się zgłaszają i mogę, wiesz, i pogadać z jakimiś młodszymi osobami, nawet czy nawet wioślarzami, wioślarkami. Widzę, jak się to zmienia, jakie super społeczności tworzymy i naprawdę mam takie ciepło w sercu, jak mogę po prostu być takim przykładem, którego mi bardzo za młodu brakowało, nie? Gdzieś w świecie w ogóle sportu czy mainstreamu, gdzie byłaby osoba nieheteronormatywna, mówiąca o tym w sposób taki, no, naturalny, bo ja też cały czas do tego dążę, żeby nie mówić my, wy, tylko po prostu jakby to wszystko, taką narrację ujednolicać, nie? A nie tutaj pokazywać palcem, że ty jesteś taki, ty jesteś taka. Po prostu, no ja jestem taka, ty jesteś taki, no i super, jesteśmy po prostu ludźmi, nie? No tak, ale jakby ludzie mający... te same zainteresowania, że tak powiem, mogą się różnić od siebie bardzo. Ludzie mający tę samą orientację się różnią jakby... Oczywiście, tak jakby... Całkowicie, jakby... Tak, generalnie... Totalnie, nie? No, no nawet większe różnice mamy między sobą. Ludzie lubią po prostu szufladkować, nie? I to jest jakby łatwiejsze czasami do zrozumienia niektórych rzeczy, do pojęcia jakichś schematów, czy w ogóle się wprowadzać w te kanony, w schematy i żeby tak po prostu jakby to funkcjonować. Z kimś rozmawiałam na ten temat? Tylko nie pamiętam, przy jakiej to było okazji, ale padło takie pytanie, i to nie był twój wywiad, ale to jakoś ostatnio. Padło pytanie, od kiedy wiedziałeś, że jesteś gejem? Coś takiego ja było. Też miałam, no i, nie miałam, no, ale... do mikrofonu się pochylać, a ja od razu też miałam takie pytanie. Dobrze, o tak i będzie. Nienawidzę. Super. Bo ja rozmawiałam chyba z moją przyjaciółką i mówię, kurde, kiedy? Ale to... A to tak jakby ktoś nam zadał pytanie, kiedy się zorientowałyśmy, że jesteśmy hetero, nie? Tak. Na zasadzie, oczywiście wiem, że społeczeństwo to warunkuje. Mhm. I jakby z marszu jesteś hetero. Tak. Więc musisz zrobić coming out. Prędzej się możesz zorientować, że nie jesteś hetero, niż że jesteś, oczywiście. Mhm. No ale jest to takie pytanie, na które... No kurczę, no ja też nie pamiętam, kiedy wyszłam w podstawówce z tego zawstydzenia, że się mi podobają chłopcy na przykład, mm-hmm, bo tak to, wiesz, mm-hmm, udawałaś, że cię w ogóle nie interesują. No i też nie wiesz, kiedy przeszłaś ten moment, kiedy już możesz sobie pozwolić na dziewczęcość i tam tak, zainteresowanie. Tak, jest to jedno pytanie z kategorii najgorsze. I jakie są jeszcze te pytania? Z tych kategorii, tak.
No ale właśnie też ostatnio to dokładnie pytanie, kiedy się zorientowałam, że jestem osobą homoseksualną, dostałam gdzieś na żywo w ogóle. Oj. I wiesz, i ja tak też z szacunku do prowadzącej, nie chciałam powiedzieć, a kiedy ty się zorientowałaś? 14 marca tak. 2001 roku. Weszłam do klasy, zobaczyłam tą dziewczynkę w długich czarnych włosach i po prostu pomyślałam, nie, i to nie teraz... byłam ja. Nie chodziliśmy razem do klasy. A, nie, to są takie pytania. No wiem, że ludzie tego też czasami nie robią specjalnie, tylko chcą gdzieś przybliżyć widzom, powiedzmy, jakiś tam, nie wiem, wątek, tak? Ale tak. Wiadomo, że ciężko na to odpowiedzieć w miarę, że tak powiem, sprawnie. Więc no tworzy to pole potem do dużego hejtu, nie? Gdzie się tam może to pojawić później w sieci. A wiem, że ta stacja, czy generalnie ten program zrobił z tego element sponsorowany na swoim Facebooku i tam faktycznie, wiesz, było ostro w komciach, więc... Co odpowiedziałaś na takie pytanie? Wiesz co, nie pamiętam, zaczęłam się jakoś tak właśnie jej przybliżać, że no słuchaj, no jakoś to tak to nie chodzi że o trudno to, nie, jakby określić. Trudno to jakby, wiesz, powiedzieć. No i tak zaczęłam się troszeczkę, no, miotać, nie? Jasne. Więc no powiedz sama, nie? Jakby to sprawnie, faktycznie nie jakby zgryźliwie odpowiedzieć, nie? No są też te pytania, no jak... Te ciągłe pytania takie nacechowane negatywnie, tak, że o co z homofobią, wiesz, aha, jak się czujesz w ogóle, opowiedz o tym bólu i cierpieniu, nie? Jakby ja staram się tego tak nie podkreślać, nie? Jakby ja lubię mówić, wiesz, ludzie, no naprawdę, każdy ma jakieś tam swoje odchyły, to, że ktoś ciebie po prostu... hejtuje, to, że jest dla ciebie niemiły, że stara się obniżyć twoje poczucie wartości, twoje samopoczucie, no to jest oznaka tego, że to on się źle czuje i to on chce... Nie wiedzieliśmy, ile jest w ludziach nienawiści, tak, dopóki nie powstał internet. I taka jest prawda. No i niestety tam wszyscy ludzie, którzy nie powiedzieliby ci tego nigdy w twarz, tak, będą o tym pisać. No i mają na to czas przede wszystkim. Jaki szczęśliwy człowiek chce, żebyś ty się czuła źle? Nie ma takiej możliwości, nie? Żeby ktokolwiek szczęśliwy tego więc chciał. Więc ja naprawdę mam wielkie współczucie do moich hejterów i taką dozę takiego matczyńskiego ciepła bym chciała im wysłać, że no spokojnie, wszystko będzie dobrze, nie? Tam Kubusiu 1120, tak, nie? Bo tak, wiadomo, że tak, to są z reguły anonimowe oczywiście, konta. Czy tam oczywiście nawet kobiety, które gdzieś się tam też buntują, bo ja przecież tu pienuszką i staram się być, nie wiem, inna niż wszystkie, a przecież nie wolno tak, bo no są reguły świata, które są po prostu i tyle, no. No oczywiście, oczywiście. Tak mi się wydaje po prostu. Ale to każda osoba w jakimkolwiek stopniu medialna jest na to narażona i niezależnie od... Tak, czy to będą twoje poglądy polityczne, czy to będzie twój styl ubierania się, czy to bo będzie na przykład za mało seksapilu tam i po prostu nie pokażesz, no brzydko mówiąc, cycków, nogi, nie wiem, brzucha i tak dalej, no to jest źle, no bo... tego sobie państwo życzą, prawda? Żeby to było wszystko widać. Albo, nie wiem, komuś się nie podoba czyjś głos, czyjś sposób mówienia. Wszystko. Ja sobie zdaję z tego sprawę, dlatego też... Więc myślę, że te osoby, które ci zadają te pytania, też się z tym spotykają, tylko nie potrafią połączyć tego, że to jest po prostu jedna z tych rzeczy, która jest piętnowana, a nie jedyna, no nie? Tak, tak. No ja pamiętam ten ogrom wręcz pytań o tą homofobię właśnie wtedy już w Tokio na żywo, gdzie ja mówiłam właśnie, kochajcie, słuchajcie, ja naprawdę jestem przeszczęśliwa, to jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Nie gadajmy o takich złych rzeczach, nie? Jakby, ale pani Kasiu, pani może coś zmienić teraz właśnie pani może coś zmienić w tym kraju, nie? I takie podjudzanie, nie? No ale w tym momencie to zmieniłaś to, żeby Polska miała srebrny medal. I finalnie coś tam wydukałam, tak... On nie chce, nie? I oczywiście na czym się opierał cały reportaż? Na tym, że jest hejt w Polsce i wszystkie osoby LGBT muszą być smutne. Wiesz, o co chodzi, no więc nie? Właśnie, oczywiście, że mogłaś coś z tym zrobić i wręcz powinnaś, no bo mając takie narzędzie już w ręku, jak ten srebrny medal Igrzysk Olimpijskich, no to wiadomo, że masz większą siłę przybicia i jak już ustaliliśmy, jeżeli jest z tym problem, no to można wspierać tych ludzi, którzy tego potrzebują i jakoś tak oswajać ludzi z tym tematem, zwłaszcza, że masz do tego wszelkie predyspozycje, bo powiem ci szczerze, że zauważyłam, że jak ludzie reagują na niektórych reprezentantów LGBT na przykład, nie? Ktoś jest za bardzo przesadzony, ktoś jest za bardzo przebrany. Wiesz, każdy potrzebuje czegoś takiego, co zna,
co do niego przemawia i jak czegoś jest za dużo, to ludzie się zniechęcają i wtedy będą mówić, nie, no ten za tak wyszedł, nie wiem, przebrany za, nie wiem, kobietę, no zmyślam, teraz już ciężko sobie coś rozumiem. A tymczasem jak się wejdzie na twój profil na Instagram, no to nie znając cię, ciężko cię nie polubić, no bo jest tam dużo naturalności, mega dużo dystansu, dużo żartów i jakby, jak taka osoba oswaja ludzi z jakimkolwiek tematem, no wyszłaby się powiedziała, że słuchajcie, teraz natychmiast trzeba zrobić zbiórkę na schronisko dla zwierząt, no to ta twoja społeczność zrobiłaby tę zbiórkę dla zwierząt, wiesz o co chodzi, że po prostu przez osobowość jesteś w stanie dotrzeć do tych grup i nawet do przeciwników jakiegoś tematu. To tak jak czasem ktoś mnie lubi, ale ma jakieś zdanie na temat, nie wiem, płatków owsianych, a ja nagle powiem, nie, stare, płatki owsiane są ekstra, w ogóle on, tak mówisz? A tak, tak mówisz, to spróbuję. I właśnie o to chodzi. I tutaj bardzo płynnie, zobacz, woda, woda, wiosła. Nie przerywam ci, nie przerywam. Płynnie do tego tematu sociali. Czy ty jesteś dowodem albo przykładem na to, bo pewnie o dowody no to tutaj jeszcze trudno, że trochę bardziej zaczęliśmy w sieci cenić taką naturalność, szczerość i taką prawdziwość? Bo myślę, to jest niszowy sport, no co by nie mówić, no to jest bardzo niszowy sport. Tak. A tobie partnerów, sponsorów nie brakuje. No w tym momencie tak. W tym momencie... Chyba tak, no. Niektórzy w ogóle zarzucają mi też, że to przez ten mój, przez moją orientację to tak się dzieje i dlatego to się w terenie robi. Chyba. Bo się naprawdę bardzo dobrze orientujesz, jak tym zarządzasz. Tak, więc no ja to oglądam też... wideo i nie orientuję się, że to jest reklama. Dopiero później. To jest cool. Ja w ogóle nie umiem takie rzeczy. A widzisz, właśnie no. Ja też lubię, jak dostaję taką swobodę właśnie ekspresji, jeżeli chodzi o jakieś tam posty sponsorowane, bo też no mam z tego fan niezły. No, i to widać. I faktycznie jakoś gdzieś to tak łatwiej mi przychodzi. Szczególnie teraz już, bo na początku powiem ci, że jak dostawałam te wszystkie briefy, kopii i te jakieś różne no, rzeczy. Na pewno. No było ciężko, nie? Się przede wszystkim do tego zabrać. No bo jak to teraz, nie? No, z reguły, wiesz, moje całe życie polegało na tym, że po prostu śpię, jem, trenuję. Śmiejesz, jesteś sobą. Śmieję się, wiesz, z kumpelami siedzę, wiesz, tam w Portugalii na kawce siedzimy, nie, już jakieś spacerki robimy, nie, no wiadomo, mam dziewczynę, ale raczej jest to taki związek trochę na odległość. No, też przy faktycznie... takim waszym trybie życia, tak, jednej i drugiej, nie? Ale te social media gdzieś faktycznie dały mi taką swobodę ekspresji. I ta autentyczność, o której mówisz, no nie wyobrażam sobie tego prowadzić inaczej i faktycznie jak ktoś mi coś gdzieś sugeruje, że powinnam coś bardziej zrobić, no, że tak powiem poważnie, czy gdzieś osądza, oczywiście subiektywnie, nie podając jakiegoś przykładu, że jestem gdzieś, nie wiem, no, zbyt mało, powiedzmy, reprezentatywna na niektóre jakieś tam sfery, które jakieś albo coś, tak? A właśnie wiesz, ja są to różne, trochę... wiesz, bo to też staram się to wszystko trzymać tak w takim dobrym tonie tego naszego olimpijskiego ruchu przede wszystkim, no bo jak jesteś już olimpijką, no to jesteś nią na zawsze i fajnie jest jakby trzymać się takich, wiesz, takiego etosu sprawy, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Że po prostu... To są tak, pewne wartości, przede wszystkim no, fair play, które gdzieś, wiesz, takie roztaczanie tej solidarności, równości gdzieś takiej szeroko pojętej. Ja w ogóle jestem teraz, zostałam świeżo upieczoną członkinią Rady Fair Play. A cóż to jest? Przy PKOL-u. Aha, tak, okay, to jest w ogóle ciekawy konstrukt. Tak, serdeczne. Ja w ogóle, dzięki, ja też w ogóle się dowiedziałam tam na miejscu, jakie to jest bardzo poważne. I na czym to polega? No to mamy fajnych w ogóle właśnie tam członków w tej radzie, że to nie jest jakiś taki, wiesz... A to jest duża grupa? No paręnaście osób jest, nie? Okay. No, mamy Anię Kiełbasińską z takiej atletyki. Okay, super. Czy prezesów jakichś tam związków sportowych, tak? Przedstawicieli na przykład prezesa chyba od agencji antydopingowej jest Adam Małysz. Jakieś takie w ogóle, no, czy Ewa Pajor właśnie z piłki nożnej. O, no Ewa, tak. Wiesz, no, rozmawiamy o takich sytuacjach, gdzie na przykład no, ta ostatnia gala piłki nożnej, ona gdzieś tam stała w ogromnym cieniu, można powiedzieć, tak. Tego, co się tam wszystkiego działo. Była jedną spod kategorii, a główną nagrodą był piłkarz roku. No i też mam nadzieję, że to się zacznie zmieniać. Po prostu zmieniać. Bo no,
no ile można. No, sama wiesz, że my jak zaczynałyśmy grać w piłkę, czy jak grałyśmy za młodu, no to za bardzo nie było perspektywy, żeby w tym zostać dla małej dziewczynki. Zabawa, nie? No pewnie, zabawa, no. Nawet nie było takiego pola w ogóle, wiesz, dyskusji, czy no może zostanę profesjonalną piłkarką. Nie, no bo... Dokładnie. Nie było czego zrobić, nie? Klasa maturalna, mówię, nie no, już kończę z treningami, trzeba się przygotować do matury. Trzeba się za coś poważnego wziąć. Dokładnie. No to ja też wybrałam sport olimpijski, no bo wiadomo, te igrzyska to są jednak... Prestiżowe. To jest prestiż, no i to było moje marzenie odkąd pamiętam, więc... No i też trafiłaś do trochę elitarnej grupy, nie? Mm-hmm. No bo przez to, że... No właśnie. Jak to mówią, świat jest duży, to elity są wąskie. Więc trudno, żebyś tego nie kontynuowała. Ale jasne, no wiem, o co chodzi. No i dobra, i co z tą grupą? Co z tą grupą? Którą grupą? Do której członkinią świeżą jesteś? Zresztą członkinią, tak. Zostałam członkinią grupy działającej przy Pokalu. No i teraz będziemy tworzyć takie jakieś projekty. Ale jakie na przykład? No jakie właśnie, przykład, właśnie tak, to jest ciekawe, to... bo ja też tak właśnie trochę tam weszłam z buta i mówię, no kurczę, ale jak chcemy dotrzeć do młodych, no to załóżmy TikToka, nie? No. czy jakieś takie, z buta wjeżdżam, jakieś takie różne Kasia. Rzeczy, no nie wiem, jakieś oświadczenia, można, wiadomo, jakieś środki, przepraszam, bo znowu gadam gdzieś dookoła tego mikrofonu. No, to są takie fajne rzeczy, gdzie mamy naprawdę dowolność działań, nie? Gdzieś musimy sobie po prostu coś wymyślić, dostać jakieś finansowanie, czy wiesz, jakieś spoty, jakieś akcje, wiesz. Ale to ma być promocja tych wszystkich dyscyplin olimpijskich? Chodzi o to, żeby szerzyć te piękne idee sportu, żeby wszczepiać je w życie społeczne. Super. Żeby dawać... Tak jak właśnie fair play. Tak jak właśnie fair play, no i no, fajna sprawa. Moje zadanie, jak każdego członka czy członkini, jest tam, żeby wypowiadać się odważnie w tych tematach, żeby faktycznie wnosić dać jakiś, energię. Tak, wnosić tą energię, żeby dać jakiś fajny pomysł. No mówię, może będziemy jakieś spoty realizować. Dopiero to było też pierwsze spotkanie, więc jakoś tak musieliśmy się zapoznać dopiero. Pewnie, będziemy śledzić. Ale w przyszłości, wiesz, to ma świetną też historię, nie? Jakby te jakby były komisje dotyczące fair play, teraz jest pierwszy raz się to nazywa Radą Fair Play, ale naprawdę były realizowane w przyszłości świetne inicjatywy, chociażby przez naszą wspaniałą Irenę Szewińską, która też jakby bardzo mocno... Twoją idolkę zresztą, prawda? Też, tak. No to była też, bo ja wcześniej też lekkoatletyką i małam, ale później już jak zaczęłam wiosować, no to wiadomo, Magda Fularczyk, Natalia Madaj, tak. Julia Michalska, nie? No to też właśnie nasze pierwsze dziewczyny, które zdobyły w ogóle medale olimpijskie dla Polski, co w ogóle dzięki temu uczyniło to moim marzeniem... Żeby być w ogóle sportowcem. To marzenie stało się jakby namacalne, nie? Realne. Aha. To nie była jakaś kwestia w ogóle wyimaginowana, duża, nie? Tylko po prostu widzę, że są dziewczyny, które sięgają po te medale olimpijskie i mogę zrobić wszystko, żeby do nich dołączyć, nie? No pewnie, że to jest w twoim zasięgu. Tak, no tak, to tak, musi być... Ja jestem bardzo wdzięczna na przykład. To są moje prawdziwe idolki, takie już namacalne, tak, powiedzmy. No i takie bohaterki bardziej, takie z życia, tak, to tak, prawda. Tak. A jeszcze mi się przypomniała jedna kwestia. Mówiłyśmy o tych sportach wodnych i to wszystko w zasadzie się kręci wokół tej wody, a ty pływać nigdy nie lubiłaś. No nie, wiem, ale że to się... teraz lubię. No właśnie, i o to cię chciałam zapytać. Czyli jakby kontuzja trochę... otworzyła ci drzwi do nowej miłości. Trochę tak. No generalnie ta kontuzja otworzyła mi wiele drzwi do takich różnych aktywności, do których no, nie byłam przyzwyczajona, bo zawsze chodziło, żeby wiesz, robić formę, nie patrzeć na nic innego, a teraz wiesz, jakieś tipy na siłowni, to mam wrażenie, że równie dobrze ja już bym mogła taki trening poprowadzić. A w sensie, że inaczej podchodzisz taki zupełnie. Taki motoryczny, tak zupełnie inaczej, z innym czuciem też ciała podchodzę, co mnie też jakby daje mi taką poczucie ekscytacji tego, co może mi to przynieść w przyszłości, przekładając to na pływanie w łódce, nie? A co z pływaniem w takim razie, pływaniem, było nie tak? A co jednak ojej, jest... Ja mam jak kamień w wodę dosłownie, byś mi wrzuciła do spadałaś? Basenu, ja po prostu tyłek w dół i... Kurde, a... I chlapanie, nie? A wiesz, ja czego to 50 wynikało? Metrów i... Ktoś ci był w stanie powiedzieć, z czego to wynika, czy nie? Jestem w stanie i teraz tak przypuszczam, że no to było też złe ustawienie lędźwi. A teraz masz dobre? Teraz już, no, poprzez długotrwałą, wielomiesięczną pracę faktycznie jestem, no, poprawiłam to, więc wszystko jest możliwe, słuchajcie. W każdym wieku możecie...
naprawdę parę miesięcy pracy. No bo, to, bo pływanie też jest świetne na kolana właśnie, nie? Na czwórki. Tak, generalnie to jest dobre na cały układ ogólnoustrojowy, nie? Gdzieś takie odprężenie tych tkanek spowodowane ciągłą kompresją i przeciążeniami. Wiadomo, że zawodowi pływacy też nie są... Nie no, jakby co za dużo, to niezdrowo tak, w każdej kwestii. Tak, w każdej, dlatego ja nie mówię, że pływanie jest po prostu... Za dużo, to niezdrowo, mamy kolejne. Remedium, to musisz nazwać przysłowie z Kasią Zilman. Dokładnie. Taki tytuł. Dobra, tu jest, taki mamy styl. A jakim ty stylem pływasz? A to tak kraulem, no. Kraulem. Można powiedzieć. No tam, tamtym glejchem z tyłu też sobie. Ale umiałaś się uczyć pływać na nowo? Czy ty umiałaś pływać, tylko nie, nie lubiłaś? Nie, no myślę, że umiałam. No nie jest tak, że wiesz, no nikt by mnie nie wpuścił na szerokie wody chyba, no bez możliwości, bez takiego ability. Ale no nie byłam na pewno w stanie... Gdzie to była moja pięta Achillesa na pewno, nie? Że gdzieś się w każdym tym rodzaju wysiłku... Odnajdywałaś. Odnajdywałam w każdym treningu, czy w jeździe na rowerze, właśnie graniu w gry zespołowe, w jeździe na nartach biegowych, ale jak przychodziło do pływania... Za karę, nie? Za karę, 6 rano. Musimy zrobić 40 minut, ja po prostu cały dzień już na oparach, nie? Bo 25 metrów to walka o przetrwanie. Aha. Wiesz, i co, i teraz to jest jednak fajne? Nie, teraz jest naprawdę super. Jak, aż tak? Wiesz, jak pół roku ktoś mnie nie widział, to... Totalna zmiana. Nie, no jestem w stanie 6 km na raz przypłynąć, nie? A byłaś wcześniej? Aż wcześniej? 25 metrów? Nie, no wiesz, tak, godzina to maks. Ja nawet nie liczyłam, ile metrów robię, bo nie byłam, tylko czekałam. Wiem, to, żeby ci już powiedzieli, że koniec czasu. Mhm. I oddychać. A teraz jestem w stanie tak naprawdę sobie popływać i to jest dość przyjemne i czerpię z tego taką, wiesz... Naukę robienia nowych rzeczy. Wiesz, pobudzanie swojego mózgu jest bardzo ważne, nie? I dla mnie, wiesz, pobudzanie tego mózgu połączonego z wysiłkiem, co z reguły lubiłam robić na łódce, mm-hmm. bo na łódce moim zdaniem ważniejsze jest nawet myślenie o tym ruchu, jak go wykonujesz i dokładność wykonania niż sama siła i moc. Super. Nie? Więc mogę sobie to tak jakby przekładać na to pływanie na łódce, pływanie w wodzie, bo w zasadzie też wiele elementów się pokrywa, nie? Żeby złapać ten ciąg odpowiedni, wypchnięcie, odepchnięcie, wydłużenie ruchu, nie? Takie, wiesz, slow, no tak. Smooth, nie? Wiesz, o co chodzi? No tak. Tak, bo właśnie też widziałam też tam jakąś technikę na twoim wideo na Instagramie tego pływania, to też tam takie miałaś takie ruchy właśnie. Tak, bardzo to było ekstra. A jakie są jeszcze twoje pasje inne poza sportem? No bo jakby traktujemy pływanie jako coś nowego, mhm. coś co w sobie odkryłaś, ale dalej poruszamy się w sporcie. A mhm. coś, co wykracza poza sport? No to już mówiliśmy o tym, na przykład te social media, prowadzenie tego. To jest naprawdę full tak, time job. Tak, nie, full time job to totalnie, ale właśnie coś takiego, co nie jest jobem. Co nie jest jobem. Tak. Oj, kurczę. No, to mnie teraz masz. Generalnie bardzo... Rejwy, to na pewno. O, rejwy! Tylko też, no niestety z tą nogą teraz nie... Nie porejwujesz. Nie będę za bardzo rejwach gdzieś, więc to nie jest... To jest dopiero wysiłek fizyczny. I też jakby jestem tutaj zwolenniczką i bardzo głośno o tym mówię. Wiem, jaką to ma sławę złą, wiesz... No tak, że używki, nocy, tylko używki, z muzyką, nie? elektroniczną to musi się równać, nie wiem, full używek i po prostu tylko gdzieś jakieś podkręcanie swoich wrażeń, a ja widać, to w ogóle Kasia nie full sober. Żadnych używek. Tak, jakby ludzie się pytają, co, ja mówię, naprawdę nic, nie? Naprawdę, uwierz mi, jak mogę proszę bardzo, pobierz krew, nie? Jakby to jest dla mnie coś takiego spirytualnego, spirytystycznego, nie mm-hmm. wiem, jak to się mówi, ale faktycznie rejwy dają mi takie poczucie w ogóle wolności, zupełne, to jest taki mój kościół, bym powiedziała, tak jak to kiedyś twórcy Insomni, jak się nazywa ten zespół, przepraszam, Sister Bliss i I can get no sleep. Czekaj, dam Shazam, zaśpiewaj jeszcze raz. Jak oni się nazywają? Kurde, nie wiem. Nie, no ja muszę powiedzieć, bo to jest... God is a DJ i tam jest... Jak to leciało? Jeszcze raz powiedz tekst. Insomnia wpisz i będziesz miała. A, dobra, już to sprawdzamy. Faithless. Dobra, jest. Faithless, nie? Mm-hmm, tak. Jest, Faithless. Jak to Faithless? Dobra, wracamy. Jak oni się nazywają? Czekaj, ja ci powiem. Faithless! Faithless! Kurczę, masz mnie!
No i tak jak kiedyś w utworze Faithless, God is a DJ. This is my church. To jest mój kościół, więc... Screena, żeby pamiętać znowu, kiedy miałyśmy tutaj wygłupy. Faktycznie to są takie rzeczy, ale no niestety no nie jest tego za dużo. No i to też nie jest tak, że w domu jesteś w stanie sobie po prostu... Jak nie? Tak, oczywiście, tak, że jesteś w stanie sobie do gotowanka. Ojej, w ogóle gotowanko to jest też moje... jedne z moich rzeczy, które w ogóle wcześniej czegoś kompletnie nie imałam. Jak wracałam do domu, to z reguły używałam na słoikach od mamy, czy jakichś daniach na wynos. A teraz faktycznie to jest taki mój też stan odpoczynku i skupienia na tym, co ale dobrze gotujesz? Przyjmę, nie? Uważasz, że dobrze gotujesz? Nie, zapytaj mojej dziewczyny. No i co by mi odpowiedziała? Że nic lepszego w życiu nie jadła. O proszę, a co takiego zrobiłaś pysznego? Ojku, wszystko, wszystko robisz, jest. Tak? Czyli masz naturalny talent do gotowania. Powiedzmy, no trochę też tam od mamusi może zgarnęłam, nie? Mama dobrze gotuje. Czy od taty. No, także spoko, no generalnie. Kurde, mi się wydaje, jest że ekstra, chyba nie jest źle, no, że jakieś takie, wiesz, takie typowe jakieś dania, typu rosołek, nie? Ojku, ale to akurat uwielbiam. Na chrząstki. Tak. Idealnie. Tak, żelatynka, wszystko się zgadza, nie? No, więc, super. Więc to, no i też jak jesteśmy już razem te parę dni w miesiącu z Julią, no to dla mnie jest największym błogosławieństwem to, że możemy sobie wyjść po prostu na spacer do lasu z psem. Ma jakiego macie psiaka? To jest Benia, to jest Cane Corso, taka 60-kilowa, oh, wow. Przepraszam. 60-kilowa krówka. Piękna. Już bardzo, bardzo, bardzo wiekowa, w ogóle trzecie życie zaczyna swoje. Ile ma lat? 14,5. Nie? Wow. Jest naprawdę. Kurczę. Ale to też zasługa rodziców Julii, którzy tak świetnie o nią dbają. Okay. I tam z nimi mieszka właśnie pod Olsztynem. Okay. I my tam z reguły jeździmy na takie nasze... Wolne. Wolne, że tak powiem. Tam jest też fajne jezioro, można popływać, siłownia, potrenować. Popływać w wodzie czy na wodzie? No, na wodzie, no. Więc... No to jest świetne wprowadzenie do tego, o co chciałam cię już dawno zapytać. Widzisz, nie, że lata temu, tylko w tej rozmowie. Cztery tygodnie temu. Jak wygląda rok profesjonalnej wioślarki? Przed igrzyskami, mogę powiedzieć, jak to wyglądałoby, gdybym była faktycznie w szkoleniu, nie? Mhm. No to... Rok, wiesz. Zaczynasz... Mamy 365 dni umownie. Powiedzmy, że kończysz sezon poprzedzający igrzyska. Kiedy to jest? Mistrzostwa Świata, no z reguły one są w sierpniu, bądź na początku września. Ale później masz jakieś roztrenowanie? Wtedy masz roztrenowanie około miesiąca, półtorej. Masz takiego, wiesz, wolnego, gdzie powinno zostać zawarte roztrenowanie i jakby takie wprowadzenie lekkie, więc no, wiadomo, tego stricte nietrenowania wychodzi dość mało, ale to nie jest moment też, nie? Tak, ale już nie musisz być w klubie. Nie, no wtedy już masz wolne, tylko tak. Sobie... I to jest ten czas, kiedy można pojechać na wakacje właśnie? Tak, okay. to jest ten moment tam na przełomie powiedzmy października, nie? Okej. Okay. Września czy jakoś tak, czy listopada. Z reguły właśnie albo w listopadzie, albo w grudniu zaczynają się już zgrupowania. Z reguły w listopadzie. Więc lecimy albo do Portugalii, albo do Zakopanego, żeby się tak wprowadzić. Później w grudniu raczej jest za każdym razem Portugalia, żeby jeszcze popływać. Ale dobra, no to jedziesz na pierwsze i później wracasz do domu? Tak, to jest system 3 tygodni i paru dni w domu przerwy, nie? Do tygodnia. Tak można to liczyć. Czyli okej, czyli jak się właśnie nie żyje samemu, ma się partnera, partnerkę albo rodzinę, to jest generalnie, brzydko mówiąc, przesrane. No, jest to duże poświęcenie, nie? Dla obu stron. Dla obu stron, dokładnie. To też nie jest takie łatwe wchodzenie. A czy przynajmniej tobie i Julce się zgrywają te zgrupowania? Z reguły nie. O Jezus Maria. I jak jesteśmy w Portugalii, to jesteśmy po dwóch różnych końcach Portugalii. Jest północ, południe albo gdzieś tam. Ale czy przynajmniej wracacie, też nie wracacie w tym samym czasie? No właśnie, niestety. Kurde. No zawsze, ale często było tak, że gdzieś się przycinałyśmy dosłownie na parę godzin, że ja już przylatywałam, ona już wylatywała na przykład rano, nie? A ja wieczorem przylatywałam, ona już rano wylatywała, nie? I znowu potem. I najdłużej tygodnie. Ile się potrafiłyście nie widzieć? No w zeszłym roku to chyba około 2-3 miesięcy prawie, że. Że longiem w ogóle nie. Że longiem, no. Że jakoś tak było, że ja wróciłam z Włoch, a ona już była
Portugalii i potem jak ona wróciła z Portugalii, to już byłam znowu w Portugalii, tylko że gdzie indziej, nie? Okay. Już co chodzi. I jakoś takie to było na maksa ciężkie, nie? I potem dostajecie ten czas na, powiedzmy, ten okres świąteczny, noworoczny. Okres, to wtedy już są 2 tygodnie mniej więcej przerwy, więc to jest gruby czas. Że mega dużo. To jest bardzo dużo. Mega dużo, dobra. Nie wiesz w ogóle, co zrobić z tym czasem. Nie, w ogóle szalejesz, wywala ci, nie? Rejdy, nie? Ale musisz oczywiście trzymać dietę i tak dalej w tym czasie. Czy możesz jeść 12 godzin? A wiesz, to zależy też indywidualne. To są warunkowania, czy masz rozpisaną jakąś dietę, no bo też nie każdy ma jakieś stricte wytyczne. No tak. Ja na przykład nigdy nie byłam energooszczędna, więc ja bardzo dużo spalam. Okej, okay, czyli możesz jeść dowolnie. Raczej muszę uzupełniać, nie? Jasne. Gdzieś tam się hamować. Aczkolwiek faktycznie musisz uważać na pewne rzeczy. No, jak ktoś lubi ciasto i faktycznie się tym ciastem będzie przez całe tam 3-4 dni obiadał, no to nie jest. To nawet dentysta będzie niezadowolony, nie tylko trener. Więc po prostu jakby też trzeba przemycać tą sałatę, no bo bardzo trzeba dbać o poziom żelaza, hemoglobiny, nie? To są takie wartości, podstawowe, które ci dają, rzeczy, wiesz, tego powera potem, nie? No i okej. Okay. I potem wracacie do treningów, czy znowu macie jakieś zgrupowanie w styczniu? No jest w styczniu, oczywiście, że zgrupowanie. Nie ma w ogóle, nie ma w sezonie, nie ma czegoś takiego jak trenowanie w klubie czy w domu. Jak ktoś się pyta ciebie, gdzie mieszkasz, no to mieszkasz na obozie. Aha, czyli raz mieszkasz w Portugalii, raz mieszkasz w Zakopanem i raz jeszcze gdzie indziej, tak? I w Wałczu z reguły potem już w sezonie, nie? Okej. Bo tam mamy taki centralny ośrodek sportu i tam mamy swoją bazę, hangary, łodzie, wszystko, nie? I tam jesteś znowu na zgrupowaniu, potem znowu na chwilę wrócisz do domu, tak? Co Mistrzostwa Polski na Rzemieszcze pod koniec stycznia. No i w kwietniu się zaczyna sezon. A liczyłaś kiedyś stosunkowo, jak to wygląda? Ja mogę pokazać do kamery łączkę moją, nie? To jest naprawdę 300 dni wychodzi. Czyli masz 65 dni na życie? Aha. A 300 dni na pracę? Tak, w sezonie jest olimpijskim, nie? Już jesteś naprawdę wtedy... Ale czasami jest 280, 200... Jakoś tak czasami już. Ale generalnie, i to jesteś cały czas poza domem. No tak, no mogę wam pokazać tutaj łączkę, żeby nie było, że sobie wymyślam. Ładne słowo. Łączka. Czyli taki jakby włączenie tego, kiedy jesteś... Wyobraziłam sobie taką zieloną łączkę, i na której masz poustawiane właśnie... Tak jest właśnie. Tak to... jest? Ale jest na zielono, są zaznaczone obozy, więc jest super. Zielona ta łączka. I to jest naprawdę... Wiesz, w sezonie z reguły to już jest taki system, że jesteś gdzieś, do tego Wałcza jedziemy, trenujemy 2 tygodnie, wylatujemy do innego kraju na zawody, tydzień treningów tam, zawody, powrót, znowu na 2 dni na przepakowanie się i do Wałcza, i na Puchar Świata, i potem przez Europę jakieś. No i to tak mija. Ale lubisz takie życie? Wiesz, to wszystko ci przyświeca cel, nie? Wszystkiemu przyświeca cel. I to nie jest kwestia chyba lubienia. Generalnie to mnie bardzo ukierunkowało, ukształtowało. Jestem na maksa ciężka, wdzięczna. Te spotkania z rodziną są możliwe w tym czasie? Są. Że to nie jest takie odcięcie totalne, tak jak na zgrupowaniu przedmeczowym, że zamykają piłkarzy w hotelu i koniec, jakby na dzień przed meczem, żeby tam nie było żadnych aktywności. Przed zawodami? Przed zawodami, no to zakładam, że jest tak samo. No tak, no tak samo jesteśmy totalnie odcięci, nie? Też ja w ogóle się staram odcinać od świata zewnętrznego, usuwając, wiesz, social media i nie wchodząc w jakieś artykuły. Wyłączasz w prasę, się nie? Wtedy całkowicie. Wspomniałaś o tym, że wszystkiemu przyświeca cel, to ja bym o te cele twoje, takie najważniejsze, chciała cię zapytać. No bo jest srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich, no lepiej to może być tylko złoty. Czy to jest coś, co po prostu, no nie spoczniesz, dopóki nie zdobędziesz tego złota? No na pewno to... Na pewno to nie jest coś, co będzie mi spędzało sens, powiem. Okej, okay, czyli nie jest tak, że już po prostu po tym srebrze masz, że... O nie, no, nie, po prostu złoto, nie? Tylko wiedziałaś, jak ważne było to srebro i...
chciałabym być przede wszystkim zdrowa i szczęśliwa. Mhm. O, takie trywialne to jest i na te wszystkie złożone rzeczy, które oj, tutaj powiem opowiadam, ci, że to, te życzenia to bardzo jest dla mnie zdrowie. W tym momencie zdrowie. No właśnie, po wiesz, tej pandemii się tak zmieniło to postrzeganie. Pandemii, czy przez to, że przez parę miesięcy nie byłam w stanie... No dla ciebie tak. Nadal nie jestem w stanie, wiesz, swobodnie biegać, czy wykonywać różnych ćwiczeń, ale samo takie poruszanie się i posiadanie no, takiej możliwości, wiesz, wykonywania różnych rzeczy w domu samej, no to ja jakby teraz to bardzo doceniam, nie? Mm-hmm. Więc dla mnie trochę się też to przewartościowało wszystko i jestem naprawdę na takiej drodze poukładania sobie życia w taki sposób, żeby mogła ze spokojem patrzeć w przyszłość i odjąć sobie trochę tego stresu, tej presji ciągłej i pogoni za wynikiem, nie? Mm-hmm. Przynajmniej na ten moment. Jestem w takim okresie życia, że chciałabym to tak poukładać. Nie wiem, już czuję ten głód ścigania, naprawdę. Czuję go codziennie, im bardziej się, im dalej w las, im coraz więcej słyszę o igrzyskach, tym bardziej moje ego cierpi. Wiesz, stresujesz to się. To jest dla mnie no, takie przykre, nie? To jest takie bardzo godzące, nie? Że jednak nie jestem w tym takim ścisłym przygotowaniu i to, co sobie postanowiłam po Tokio, żeby wrócić i dalej próbować, wiesz, być na najwyższym poziomie i chociażby zdobyć to złoto, o którym mówiłaś, tak? Mm-hmm. No bo wiadomo, wchodzę w ten najlepszy wiek dla wioślarki w tym momencie. To nie jest to wszystko jakby spełnienie moich marzeń, ale no hej, czasami trzeba... Czekaj, przysłowie. Musimy zrobić dobra. Z czegoś... Z limonek trzeba zrobić sok. Tak. Jak to było? Nie wiem. Że trzeba z życia wyciskać jak... Jak dzisiaj daje ci limonki, to zrób z niego sok. O. Z nich sok, przepraszam. Tak. Albo cytryny. Albo jakby życie ci podrzuca cytryny, to ty wyciśnij z nich sok. Tak? Dobra, nie wiem. To jest też chyba, jest takie, jest, bardzo ładne. To jest dobre w bardzo momencie, dobre, nie? Tak. I po prostu... Pełno jest takich przysłów. Tu jak... możesz na to właśnie nawet lepiej będzie widać. I wpiszcie w komentarzach przysłowia, które wam przychodzą do... w tej sytuacji. Do głowy, jak macie ciężkie chwile, ale próbujecie zrobić z nich coś dobrego. Generalnie po prostu widzisz szklankę do połowy pełną. Też, ale życie z limonkami też coś było. Było, na pewno. Na 100%. Aż mnie dziwi to, że tego nie czujesz. A co z życiem po życiu, Kasiu? Życie po życiu. Ja czekam też na to życie po życiu, jak się już ten etap skończy Paryża, no. Ewentualnie. I na przykład Julia też już skończy swoje przygotowania. Mhm. I wtedy będziemy miały naprawdę chwilę dla siebie, takie nawet... Jakieś wakacje? Nawet 2-3 miechy. Wow. Nie jestem w stanie sobie w ogóle to nam dopiero odwali, nie? No. Wow. To już potężny czas. Trzymajcie mnie. No. I co? No nie wiem, jakieś wakajki w końcu pierwsze zrobimy razem. 4 lata pierwsze? Się praktycznie znamy i nigdy się nie udało. Nigdy nie byłyście razem nie na wakacjach? Nie byłyśmy, tylko właśnie no, te wypady do Olsztyna, nie? Ale numer, bo, ale będziecie szaleć w takim razie. Nie będę tutaj przytaczać wszystkich jakby złożonych rzeczy, które się przytrafiały za każdym razem, że się nie udawało. Mm-hmm. No, po igrzyskach był ten boom medialny i faktycznie bez przerwy musiałam gdzieś być. Wciągali mnie też, nie do końca wiedziałam po co i gdzie, jak, ale udało się, przytrwałam i teraz wychodzę na taką prostą, powiedzmy, z tym przekazem. No tak, ale też jakby, kolejne przysłowie, chciałaś kuć żelazo, póki gorące, prawda? Tak. To było ważne też dla ciebie, żeby się tam tak, zjawiać tak. I promować nie tę ideę. Nie chować tego piasku w głowę, dokładnie. Nie? Że o kurczę, zaszczuli mi, okej, nie? Jasne. Chciałam jasne. Dawać jakby ten... A nawet głowy w piasek. Werwę. Ale jeszcze chodzi mi o życie po życiu, czyli życie po karierze sportowej. Ja wiem, że jesteś jeszcze zdecydowanie za młoda, żeby o tym myśleć, ale generalnie to tak szybko wszystko mija, że prawdopodobnie, żeby coś z tego później było, to powoli tam trzeba jakiś pomysł na siebie mieć. No to wiesz, no masz jakiś program w telewizji, to już jest w telewizji, no to tak. Wiadomo, że jest już legitne, nie? Że tak, już jest tak. Prawdziwe. Tylko czy chciałabyś na przykład bardziej... czy chciałabyś zostać na przykład przy sporcie? Czy trenerka cię interesuje? O nie, ewentualnie nic z tych bardziej jakieś takie trenowanie pod względem personalnym gdzieś, ale aha, nie, jakiś nie typu trening personalny po prostu na przykład na siłowni, tak? Trening personalny z Kasią Zilman, trenuję okay. Z olimpijką, z olimpijczykami. Już jest biznesplan. Już jest biznes, no. Zbieramy olimpijczyków, po prostu uczymy ich trenować. Wiadomo, że takie treningi też to jest... Czyli mógłby ten sport spokojnie być. Tak, myślę, że na pewno
to będzie zawsze przyświecało mojemu życiu, jak taka lampeczka. A jakie ty studia kończyłaś? Jestem jeszcze na wyższej szkole wychowania fizycznego. A to bo ty się w tym roku bronisz? Tak, no nie pogodziłam tego, tej mojej kariery z ukończeniem studiów. To ciężko. Więc no, w tym roku robię licencjat broniego i lecę. No czyli dalej, studia też takie mocno połączone. Tak, no faktycznie miałam te zalążki, jakieś próby wchodzenia w jakieś tam bardziej złożone schematy gdzieś na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale no niestety gdzieś mi to A jakaś taka, nie wiem, dietetyka albo coś takiego? Też myślę o tym. To też jest trochę bardziej, wiesz, dużo chemii, takich rzeczy. No tak, to już, ale dlatego to po karierze ale dopiero, tak, nie? Jakbyś miała czas. Ale tak, miała się w to zagłębiać, żeby uczęszczać na tą uczelnię i faktycznie się takimi rzeczami zajmować, to wiesz, hej, teraz mamy 90-letnich absolwentów i mają się świetnie. Ważne, żeby ten mózg też pobudzać. No to jest też bym chciała wpływać na kobiety, które no, porzucają często tą aktywność fizyczną, czy w ogóle trening siłowy, który świetnie przeciwdziała osteoporozie na przykład, nie? To jest świetne, naturalne sposoby, gdzie nie trzeba brać, wiesz, dodatkowych suplementów często, nie? Żeby się po prostu dobrze czuć. No ale kurczę, jak sobie tak pomyślę, że miałabym taką opcję, nie? Że idę sobie na trening z olimpijką. No to sobie myślisz, wow. Dużo przysłów jeszcze na wejściu, dokładnie. Nie? Całą taką... Jak życie daje ci limonki z różnicą, masz zapamiętać z każdego treningu kolejną mądrość Katarzyny Zilmanello, prawda? Go hard, go home. Dokładnie. Teamwork is dream work. Czyli jesteś jednak za tym, że ciężka praca wyłącznie daje efekty. Mądra przede wszystkim. Mądra, to mi się podoba. Mądra. Dokładnie. Mądra, ciężka, ale przede wszystkim mądra. No bo jednak ludzie często się zniechęcają przez to, że wiesz, taki zapiernicz jest... Nie, raczej nie widzę tego z takim batem stojąc za jeszcze 3 powtórzenia, nie? Raczej tego tak w ten sposób nie widzę. Ale fajnie, że o tym też myślisz, bo tak naprawdę często jest tak, że sportowcy po karierze potrafią się pogubić. I tu można też wyciągnąć do nich rękę, nie? To znaczy? No, żeby ich na przykład, wiesz, no, ja już tak naprawdę hipotetycznie mówię o takim studiu, wtedy, nie? Żeby tak, ci sportowcy, powiedzmy, zagubieni dołączyli. Ale wiesz, to jest super praktyczna wiedza, nie? Którą można naprawdę... A ty jesteś optymistką generalnie? Czy to... Czy oj, prostu... że jak zapytasz mojej dziewczyny, to nie, powiem. To nie, ale ja staram się tak sobie myśleć, ale no generalnie... Nie, no bo wiesz, tego nie możesz mylić z byciem wesołą, otwartą, serdeczną osobą, tylko bardziej... Ja jestem bardzo wymagająca, nie? Od siebie też, taką bardziej perfekcjonistką. No właśnie, jestem, to też mam nawet zapisane, że jesteś perfekcjonistką, ale że doszłaś trochę do takiego etapu, że zrobione jest lepsze niż idealne. Oj, to jest kolejne przysłowie. To jest przysłowie? Czy nie? Zrobione jest lepsze niż idealne. Może. Czy nie? Nie wiem, może tak już się utarło, że jest. Może już przesadzamy. Ale już, może będzie od teraz. Ale może od teraz namaścimy je jako nowe. Tak. To akurat mi mówił Dominik, że właśnie bardzo dużo od ciebie wymagałaś i że po prostu zawsze byłaś niezadowolona, jak nie było idealnie, a że nauczyłaś się trochę odpuszczać. Ale to jest właśnie pytanie raczej do ciebie. Czy faktycznie nauczyłaś się odpuszczać? Nie? Tak? Tak. So? Czyli starasz się, lubisz tak o sobie myśleć, że potrafisz? No, ale nie, na pewno jeśli chodzi o trening, to nigdy bym nie nauczę się, nawet nie chcę się uczyć odpuszczać, bo to trzeba robić dobrze, nie? Idealnie, przynajmniej tak w mojej głowie. Ale no, jeżeli chodzi o jakieś takie inne, powiedzmy, zobowiązania, nie? Gdzieś staram się to bardziej już mniej traktować z takim śmiertelnym powagą, że musi być tak i tak zrobione, chociaż też jest... Okej, czyli jest to trochę czasem silniejsze od ciebie. Ale to jest fakt. Zrobione jest lepsze niż w ogóle żadne, nie? Czasami nawet też, jeżeli chodzi o jakiś taki trening w domu, nie? Bo często ludzie też to porzucają, bo nie mają, nie wiem, 2 godzin, nie? A czasami wystarczy zrobić, wiesz, nawet 15 minut, jak ktoś zrobisz dziennie, to jest w ogóle hura. Pewnie, że tak. Dlatego też bardzo zachęcam ludzi po prostu do chodzenia. Do spacery, wiesz, naprawdę w domu możesz robić wszystko, co jest ci potrzebne. Pewnie. Ja bym generalnie, jeszcze tak jak pytasz o tą przyszłość, no to ja bym chciała z takim przekazem wyjść do ludzi po prostu, nie? Że no, to jest tak też trywialnie trochę zabrzmi, ale możesz być sobą, nie? Że nie musisz się w te kanony piękna wciskać szczególnie. Mnie w ogóle przerażają takie klony chodzące. Ja bym chciała to... Mam nadzieję, że trochę się to zmienia. Tak, ja chcę, ale wiesz, też trochę w tej bańce żyjesz, nie? Też trochę w tej bańce żyjesz. Też jak tylko pojedziesz trochę dalej, no to już jest to... Go
gorzej do wyegzekwowania, nie? Nawet jak na takim Instagramie spojrzysz na te moje social media, no to też ludzie często się buntują, nie? Że ktoś, nie wiem, ma odwagę pokazać nogi na nie do końca wydepilowane, bo w ogóle nie wydepilowane, nie? Jakby kto powiedział, że kobiece nogi nie są już kobiece, jeżeli mają włosy, które wyrastają z kobiety, nie? I to jakby codziennie, regularnie, nie? Przecież nawet w reklamach nie mamy pokazanego efektu przed i po, tylko jakby kobiece nogi goli się już ogolone, a u mężczyzn ta broda jest i potem znika, nie? Tak. A u nas jakby w ogóle to jest nigdy. To jest jakby coś zakazane, jakby coś było, jakby to nie było nienormalne, przecież te włosy rosną i one są, i ty masz święte prawo je mieć na sobie i to nie musi być statementem, no, nie? Ja sama się zastanawiam, idąc na sesję zdjęciową, czy faktycznie to nie będzie zbyt duży statement z mojej strony, nie? Czy to nie będzie jakieś takie rebel i przebojowe, że po prostu tutaj pokażę, nie wiem, kawałek niewydepilowanego ciała i to jest w ogóle chore, nie? Jak sobie to uświadomisz, jak bardzo, że żyjemy w takim zatrutym otoczeniu, nie? Gdzie musisz się podporządkowywać totalnie pod wszystko. A zobacz, ile ludzi jeszcze o tym nie wie, w sensie młodych osób na przykład, którzy mają przedstawiony trochę ten idealny świat, idealnej kobiety i do tego dążą, no. A tak życie nigdy nie wygląda. Mm-mm. Nikt nigdy nie jest tak szczęśliwy, nikt nigdy nie jest tak wydepilowany, nikt nigdy nie ma tak gładkiej cery, no jest to po prostu nierealne. No, jest to nie... no są to nierealne, dlatego warto spojrzeć po prostu to, co w siebie i zapytać się siebie, co ci się to podoba, czemu ci się to podoba też przede wszystkim, nie? Czy faktycznie podobają ci się te duże usta, wiesz, nie, duży tyłek? Nie, po prostu tyłek. Chcesz, żeby się podobało innym, ty to jest problem. Wiesz, no, to jest ten problem. I często nawet mam wrażenie, że dziewczyny sobie też krzywdę wyrządzają, nie? Gdzieś trenując jakby tylko jedne partie ciała, bo to jest na przykład wskazane, a tak się, nie? Tak robią, tak? W sensie ja mam takie wrażenie, jakieś... często spotykając ludzi, którzy po prostu no, chcą iść na siłownię, ale co chcesz zrobić? No tyłek, wiadomo, że tyłek, nie? Aha. A potem, wiesz, masz tyłek gdzieś tam nabudowany, a mięśnie ramion czy tam czwórki są jakby, wiesz... Ale numer... Gdzieś zapomniane, nie? Chociaż no, to nie jest jakby fajnie, że generalnie się cokolwiek robi. Ja nie mówię, że teraz robienie tyłka na siłowni jest złe. Jasne. Brońcie, panie. Ale fajnie, wiesz, nie byłoby się bać tego, że urosną ci mięśnie na ramionach, bo to już jest męskie. Jakby dlaczego rozumiem. To ma być męskie? Przecież to są twoje ramiona, ty jesteś kobietą i po prostu masz umięśnione ramiona. Tak, masz do tego tak. Predyspozycję, nie wiem, chcesz tego podobać się, to nie znaczy, że chcesz się upodobnić do mężczyzny, nie? Oczywiście, tak. No niby takie proste, ale jeszcze myślę długa droga przed nami wszystkimi. Ale skoro wspomnieliśmy trochę to klonowanie, próbuję, wiesz, znaleźć jakiś taki łącznik. Ja w ogóle dzisiaj mam taki dzień klamer. To, żeby móc się tak upiększać, trzeba mieć pieniądze. To będzie bez sensu łącznik, ale trudno. Nie. Czujesz, że to nie będzie bez sensu. I będzie trochę, ale dzięki. Ale czy da się z wioślarstwa wyżyć? W sensie, gdyby na przykład nie wielki sukces, jakim niewątpliwie był srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich, to załóżmy, że zajęłybyście czwarte miejsce na przykład. Ten szum medialny byłby mniejszy. Jak bardzo ten twój status społeczny by się zmienił względem tego, który jest dzisiaj? To jest wszystko jawne na stronie ministerstwa. Aha. I po prostu masz określoną pulę pieniędzy za dany wynik. Więc bardziej chodzi mi o to, roku... że nie jesteś w stanie nic robić, skoro jesteś cały czas na zgrupowaniach. Nie, jesteś z reguły. Raczej wtedy musisz polegać na swojej rodzinie, na partnerce, na partnerze. Mhm. Czy wiesz, to jest mega jakiś, trudne właśnie. No, zawsze też jest opcja gdzieś... starać się do wojska na przykład, wiesz, na jakieś takie etaty, w miarę coś. Są jakieś takie opcje, ale to wiadomo, że to są raczej jednostki. No, wszystko zależy od tego, jaki zrobisz wynik w danym roku, bo to, czy mamy finansowanie na dany rok, zależy od miejsca osiągniętego na regatach rangi mistrzowskiej, czyli Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach, nie? Raz na 4 lata. A tak to po prostu wynik definiuje twoje przyszłoroczne zarobki, nie? Czyli generalnie jak masz kontuzję, to masz podwójny problem. Ale generalnie tak. Mówiąc ogólnie, o każdym. Tak. To jak, szczególnie jak właśnie nie jesteś w stanie wystartować na żadnych regatach rangi mistrzowskiej, no to jakby to finansowanie... Czyli masz taki urlop bezpłatny po prostu. Tak, po prostu się to finansowanie się kasuje, no i tutaj przychodzą wtedy prywatni sponsorzy, mój partner generalny, totalizator sportowy, czy właśnie Puma, czy jakieś te już współprace influencerskie bardziej, nie? Tak. Które się gdzieś na tym Instagramie pojawiają.
Ale to też trzeba tutaj zaznaczyć, że fajnie jest mieć takich dobrych partnerów, którzy no też nie odwracają się od no ciebie, tak, nie? Że na zasadzie, dobra, to wrócimy do rozmów, jak ty już wrócisz do zdrowia, nie? No nie, no jest taki kontrakt po prostu, który obowiązuje przez jakiś okres, no i jest spoko, nie? Ale to też musisz sobie wywalczyć ten kontrakt. To nie jest tak, że ktoś ci zadaje za darmo po prostu, bo tutaj się zajmujesz sportem i... Nie, no oczywiście, że no, tak. Wiadomo, no, nie każdy robi to, co ty robisz w tych social mediach, w sensie trzeba się po pierwsze umieć sprzedać, a po drugie trafić do ludzi, no. Więc to no i też jest... trzeba zrobić wynik, nie? Jeżeli chodzi o takich partnerów to już głównych, sportowych, o tych, nie? Tak, o sportowych. To jest punkt wyjścia, jasne. Więc to też jest no jest jakieś pole na manewru w tym temacie finansowym, w wioślarstwie, ale no... No nie są to jakby kokosy, nie? Ale jest to... Takie stricte sportowe, nie? No zależy też jak to... No użyć kokosy porównując do zarobków. Czego pytanie, nie? No nie wiem, no nie będziemy do piłkarzy nawet mówić, ale no wiesz, jakieś tam inne sporty. No to też to jest spoko, jeżeli chodzi o taką równość płci u nas przynajmniej, bo no aha, mamy wszyscy tak samo fajne. Przynajmniej, nie? To nie jest okay. Tak, że mężczyźni mają inną stawkę niż kobiety. A to ciekawe. Czyli jest tak, dokładnie jest, tak samo. Bo to jest... Jakby, trochę budżetówka, nie? No to jakby z ministerstwa, nie? Masz wypłacaną większość pieniędzy, jeżeli chodzi o takie no, wyniki sportowe, nie? To jeszcze tak, żeby znowu klamra była, zamykając już rozmowę, bo to już jest no tak, ten już czas. To chciałam tylko zapytać, mówię o klamrze, bo chcę wspomnieć o Pumie. Ja cię pamiętam teraz z gali mistrzostw sportu. Widziałam dziewczynę i mówię, tak na srebrną ubraną. No i zobaczyłam później, że to byłaś ty właśnie. Ale no jakby jak nie pozdrawiasz dziewczyny ze sceny, to ubierzesz się po prostu na srebrno i będą o tym pisać. Później wszędzie było o tym. Chciałam zapytać, czy gdzieś ta zabawa modą, czy taka sympatia, mięta do mody była gdzieś u ciebie już wcześniej, czy to po prostu był jakiś taki zryw, odkąd zaczęłaś się w ogóle wiesz, poruszać w tych social mediach, mieć partnera i tak dalej. W sensie partnera Pumy, nie? No, naprawiła mnie. Maja Strzelanina. Godzina. Kasia Zimon wychodzi z partnerem. Naprawiona. Nie, go Puma. Przede wszystkim dziękuję. Gdybym się nie nazwała jakąś fashionistką. Ale lubisz to. Ale to jest fajne, bardzo fajne. I dzięki temu, że jakby w końcu znalazłam ten swój styl, Mateusz Kołtunowicz, który no, pomógł mi wybrać strój na tą galę. I w sumie to całe studia MMC, tam też Dawida mocno pozdrawiam. Jakby to, jak mi to zaprogramowali, wszystko to było też bardzo spontaniczne, bo strasznie późno się do mnie odezwali. Jakoś tak, to było totalnym spontanie. I mówię, dobra, zadzwoniłam tylko do organizatora. Czy wy macie tam jakieś specjalne restrykcje dla ludzi może trochę inaczej wyglądających? Czy na pewno chcecie, żebym była na scenie? Tak. Okej, do zobaczenia. Pa, pa. Więc naprawdę dobrze się czułam pierwszy raz w sumie tak naturalnie. I tak samo, bo wiadomo, że to było wiele lat takiego przechodzenia z, no, powinnam ubrać sukienkę, nie, no, powinnam się ale pomalować. Ale makijaż miałaś, prawda? Trochę miałam, tak. Tam panie z Polsatu to zadbały, nie, okay. Żebym się nie świeciła jakoś za mocno. Ale faktycznie, fryzurka też ogarnięta tak, fryzurka była profesjonalnie. Ładnie tutaj, trochę teraz mam za długie włosy, żeby je tak opuścić, bo to jest taki styl trochę bardziej. No teraz trochę, powiem ci, taki Nick Carter może? Trochę Marek Mostowiak. Trochę, ale to Marek ściągał od Nicka Marek Cartera, od więc no, to wiesz. Także no, tak po prostu za długie są. Moja fryzjerka pojechała do Krakowa i błagam cię, wróć, Magda. Ale dobra, no czyli po prostu to, że mogłaś się ubrać tak, jak ty kochasz, czy tak jak czułaś się sobą, to była dla ciebie wielka frajda, tak, jak no, to się domyślam. To była na maksa frajda. Ale lubisz ja tak też, czasami ja tak odwalić właśnie tak, że w kieckę i coś, czy nie masz w ogóle takich zrywów? Nie. Girl. Totalnie nie. Nie. Jakby to takie mi po prostu, no nie wiem, nie kręci mnie to, nie? W ogóle, dobra. To nie czuję tego zupełnie. Wiadomo, że gdzieś tam parę razy gdzieś tam na pewno wystąpiłam w jakiejś kiecce, ale no to nie było nic takiego na pewno gdzieś płynącego z głębi mojego serca, tylko raczej to, co powinnam zrobić, nie? I teraz tak, wiesz, jestem na takim etapie, no, szukania tego faktycznie swojego stylu i nie patrzenia na to, co powinnam. I to jest naprawdę mega wyzwalające, polecam.
No i Puma też chyba daje sporo możliwości, bo tak, tam te współprace, które są wyczarzone, te ciuchy. W ogóle, przecież my to mówimy, teraz spinamy to o Pumie, nie? A nie, ale to już z reguły, tak, to już że już... faktycznie oni jak wysyłają te ciuszki, to naprawdę są kosmiczne niektóre i w zasadzie nawet na tym balu sportu miałam buty z Pumy. Chyba tak, nawet tak, te same, tak. Co teraz mam. Miałaś. Bad Gallery z tej kolekcji od Adriany. No. Czekaj. Także miałam je na sobie, bo w ogóle też tak Mateusz wymyślił, że tak w sumie będzie spoko. No, ja na poprzednich też miałaś takie jakieś, pamiętam. No, także fajnie mi się zespina i naprawdę zaczynam to czuć, tak naprawdę. Super. Żeby właśnie kombinować z jakimiś dodatkami, no jak widzisz, czegoś takiego na obozie sportowym no, nie zrobisz, nie? No, ale biżuteria nie? Jest, wszystko no, jest. No, a co, ty myślisz, że jest fajny paseczek jest. No, też wiadomo, zegarek, no to jest moja fryzurka część. Fryzurka jest. Na Nika, na Katera, tak? Muszę sprawdzić, bo nie tylko marka. Backstreet Boys. Tak, faktycznie. I want it that way. No to trochę też znowu kle. I tell me why. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ci, Kasiu. Bardzo się cieszę, że się tutaj pojawiłaś wreszcie. A jeden z kolegów, Maciek Nakierski, którego bardzo pozdrawiamy, na grupie podcast majowy, tam, czyli audiochwilowej, napisał: nie uwierzę, dopóki nie zobaczę surówki, bo umawiałyśmy się już właśnie dwa razy, więc Maciek, wydarzyło się. Dziękujemy wam bardzo. Czekaj na koniec. Tak? Lepiej późno niż wcale.